Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z tego, że dziś możemy się spotkać tu w Tomaszowie Mazowieckim na spotkaniu, które otwiera naszą nową kampanię: kampanię społeczną zorganizowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nowoczesne wojsko Bezpieczna Polska. Dlaczego Tomaszów Mazowiecki i skąd ta kampania? Otóż dlatego, proszę Państwa, że postanowiliśmy pokazywać miejsca do których bardzo już niedługo trafi nowoczesny sprzęt wojskowy, sprzęt zamówiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i pokazywać miejsca, w których są organizowane nowe jednostki wojskowe. Często są odtwarzane, bo kiedyś je likwidowano. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, my konsekwentnie odnawiamy jednostki wojskowe, wzmacniamy wojsko polskie w poczuciu tego, że jest to najlepsza droga prowadząca do bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. A więc Tomaszów Mazowiecki 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Proszę państwa, w lipcu tego roku podpisaliśmy umowę w sprawie wyposażenia tej jednostki w nowoczesne śmigłowce. W śmigłowce AW-149 podpisaliśmy tą umowę z PZL Świdnik, a więc z polskimi zakładami produkującymi śmigłowce. I co bardzo ważne, już pierwsze egzemplarze tych śmigłowców trafią tu do Tomaszowa Mazowieckiego w przyszłym roku. A zamówiliśmy 32 śmigłowce, a więc dwie eskadry. To śmigłowce, które będą silnie uzbrojone. Ich zadaniem jest transport żołnierzy, ale także wsparcie wojsk lądowych. A więc jest to bardzo dobry sprzęt. To jest przełom, proszę Państwa, dlatego że dotychczas 25. Brygada Kawalerii Powietrznej korzystała ze starych śmigłowców, ze starych maszyn. W 25. Brygadzie, jak i w całym Wojsku Polskim są świetni żołnierze, ale ci świetni żołnierze muszą dysponować bardzo dobrym sprzętem najnowocześniejszym sprzętem. To nie jest tak, jak kiedyś mówił Bronisław Komorowski, były prezydent, że polscy piloci to nawet na drzwiach od stodoły będą latać. Nie, to, to haniebne słowa. Polscy piloci są wspaniali, są świetnie wyszkoleni, ale będą dysponowali też najnowocześniejszym sprzętem w bardzo krótkim przedziale czasu. Dlaczego też to podkreślam? Dlaczego wspomniałem byłego prezydenta? Otóż dlatego, proszę Państwa, że kilkanaście dni temu właśnie były prezydent Komorowski, z byłym prezydentem Kwaśniewskim zorganizowali spotkanie opozycji. I na tym spotkaniu krytykowali mnie za to, że wzmacniam wojsko polskie, że wyposażam wojsko polskie w nowoczesny sprzęt. Mówili, że za dużo tej broni trafi do wojska polskiego. Ale to jeszcze byłoby mało. Emerytowany generał, który dziś jest związany z opozycją, powiedział, że jak oni wygrają wybory, to część z tych umów unieważnią. Więc ja zwracam się do Państwa, zarówno do pilotów, do żołnierzy Wojska Polskiego z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jak i do Państwa. Proszę Państwa, jeżeli tak będzie, no to po pierwsze, piloci będą zmuszeni do latania na starym sprzęcie, postsowieckim sprzęcie. Ten sprzęt stanowi zagrożenie dla samych pilotów. O czym niestety tragicznie przekonał się jeden z pilotów MIG-29, który zginął, chociaż wypełnił wszystkie procedury. A dla państwa, nie tylko mieszkańców Tomaszowa, ale także dla wszystkich Polaków, wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało realne zagrożenie. Bo Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy wojsko polskie jest silne, a wojsko polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne i wtedy, kiedy dysponuje nowoczesną bronią. To jest ważne, żebyście Państwo o tym pamiętali. Z opozycją, z tą koalicją PO, PSL-em, tam Hołownią czy, czy innymi, to jest tak, że, proszę Państwa, kiedy obiecują coś dobrego, to pamiętajcie Państwo, że tego nie spełnią. Ale kiedy obiecują coś złego, to możecie być pewni, że to zrobią. Więc dlatego przestrzegam. Mówię o tym, przypominam te słowa. To emerytowany generał, to człowiek ważny dla nich. I ten człowiek właśnie zapowiada wypowiedzenie umów na nowoczesny sprzęt. I proszę Państwa, jeszcze jedno, bo już powiedziałem o sprzęcie, o tych śmigłowcach AW-149 z PZL Świdnik. PZL Świdnik to jest Lubelszczyzna, to jest Polska. A więc te śmigłowce, pierwsze egzemplarze AW-149 już w przyszłym roku będą na wyposażeniu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Przyjadę wtedy, kiedy te śmigłowce trafią. To już umawiam się z Państwem w przyszłym roku na takie spotkanie. Ale jeszcze piloci, jeszcze technicy wojskowi. Dziś spotykamy się 2 października. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, lotnicza akademia wojskowa rozpoczęła swoją działalność. Podchorążowie złożyli przysięgę, właśnie jadę z takiej przysięgi zorganizowanej dla wszystkich podchorążych z wszystkich czterech wojskowych uczelni. I proszę Państwa, w 2015 roku wtedy, kiedy rządziła koalicja POPSL, wiecie Państwo, ilu było podchorążych na pierwszym roku lotniczej Akademii Wojskowej. 69, a dziś jest 196. Więc to właśnie jest ta różnica. To jest ta różnica, to jest ten fakt niezbity, ten dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość, że prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, że my realnie dbamy o bezpieczeństwo. A jak ważne jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny, chyba nie muszę tłumaczyć. Rosja próbuje odbudować swoje imperium, Rosja napadła na Ukrainę. Naszym zadaniem jest takie wzmocnienie polskich sił zbrojnych, żeby Rosja nie poważyła się na zaatakowanie nas. Żeby wzmocnić wojsko polskie, należy zwiększyć liczebność wojska polskiego, co konsekwentnie robimy: należy wojsko polskie wyposażyć w nowoczesną broń, w nowoczesny. Sprzęt, no i należy też być aktywnym w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że jeśli sami nie będziemy chcieli siebie obronić to nikt inny nas bronił nie będzie, nikt inny za Polskę umierał nie będzie, nikt inny za Polskę nie będzie narażał swojego życia, jeżeli my sami, jeżeli Polacy nie będą chcieli właśnie bronić swojej ojczyzny. Ale proszę Państwa jeszcze raz się odwołam do tego spotkania sprzed kilku godzin z podchorążymi. Śpiewali polski hymn, widać było siłę. To, to brzmiał chym Rzeczypospolitej Polskiej mocno, a więc świetni ludzie, patrioci, ludzie, którzy związali swoją przyszłość z wojskiem polskim, którzy byli oczywiście zachęceni do tego przez stworzenie im odpowiednich warunków. Zachęcam państwa, tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości, żeby przystępowali do wojska polskiego. Naprawdę warto. Naprawdę to jest dobra. Droga prowadząca do doskonalenia swoich umiejętności, do zdobycia wiedzy, do zdobycia też pozycji społecznej. A jeżeli ktoś ma trudny start w dorosłe życie, to wojsko polskie zapewnia mu dobry start w dorosłe życie. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa już od pierwszego dnia 4560 zł. uposażenia. Oczywiście, to jest cała kwota w przypadku młodego człowieka, który nie skończył 26 lat, bo tacy ludzie nie płacą podatku dochodowego. No ale potem także możliwość zdobycia różnego rodzaju uprawnień, zdobycia wykształcenia. Wystarczy tylko być ambitnym i gotowym do pracy, a więc w tym przypadku do służby dla Polski. Zachęcam wszystkich do przystąpienia do wojska polskiego. Bardzo się cieszę, że, że dziś możemy się tu w Tomaszowie Mazowieckim spotkać, porozmawiać z żołnierzami. Są stoiska, które zostały przygotowane właśnie dla Państwa. Bardzo dziękuję zarówno Panom, którzy są tutaj obecni, a więc przedstawicielom polskiego Sejmu z panem posłem na czele, władzą samorządowym, władzom lokalnym, na czele z prezydentem miasta Tomaszowa Lubelskiego, panom dowódcą Tomaszowa Mazowieckiego, oczywiście panom dowódcom Wojska Polskiego, wszystkim dzisiaj zebranym bardzo dziękuję za, za przybycie i zachęcam, zachęcam do przystąpienia do Wojska Polskiego. Dziękuję.